i po prostu było fajnie być tutaj, bo ogólnie moje korzenie są w Polsce i po prostu też się czuję fajnie, ale pewnie, że jest smutno, że po prostu jedziemy do domu bez medalu. Ale Polki bardzo dobrze grały dzisiaj i też należało im ten medal dzisiejszy. W pierwszej grupie, w drugiej grupie bardzo dobrze grałyśmy, lepiej niż dzisiaj i też lepiej niż wczoraj. Jakoś na te ostatnie dwa dni jakoś nam nie wystarczyło. Nie wiem dlaczego, jesteśmy też bardzo młodą drużyną i będziemy nad tym pracować w przyszłym roku, bo w tym roku już się kończy sezon kadrą narodową. Ja ogólnie gram we Włoszech, ale też tam nie ma tej publiczności. Po prostu dla mnie było niesamowite tutaj grać. Ja zawsze przyjeżdżam do Polski. Mam nadzieję, żeby też tutaj grać, bo bardzo fajnie się tutaj gra. Ale tak to zawsze co roku przyjeżdżam do Polski, do rodziny i często po prostu nie udaje się częściej, bo nie ma czasu, bo z siatkówką po prostu jest się zawsze w podróży. Małgorzata Kożuch nie wyklucza, że w przyszłości zagra w jakiejś drużynie klubowej w naszym kraju, bo bardzo by chciała grać właśnie przed taką gorącą, znającą się na tej dyscyplinie publicznością.